Byśmy mieli czas rozejrzeć się. I teraz mamy czas rozejrzeć się i w razie czego mamy z czego odejść. Lecimy. Tutaj egzaminator może powiedzieć, może paść takie polecenie: proszę zatrzymać się w pierwszym możliwym miejscu za skrzyżowaniem. Mamy trochę mgły, trochę to kiepsko wygląda, ale popatrzmy sobie tak. Mamy tu skrzyżowanie oznaczone znakiem i za tym skrzyżowaniem mamy pierwsze co? Zatoczkę z przystankiem. Możemy się zatrzymywać? Nie możemy. Nie. Dopiero w drugiej zatoczce i tutaj kierunkowskaz w prawo, zbliżamy się do prawej krawędzi jezdni, wcześniej sobie najechać, żeby przyhamować i wolniutko sobie wjeżdżamy. Tak, żeby nie oprzeć się oponą o ten, zatrzymujemy się, wyłączamy kierunkowskaz, zaciągamy ręczny, wrzucamy luz i to jest koniec manewru. Koniec manewru zatrzymywania. Widzieliśmy, pierwsza zatoczka jest autobusowa, więc nie wolno się zatrzymywać na całej długości. Druga zatoczka to jest ta, w której stoimy. Jeżeli w czasie egzaminu byłaby zajęta, możemy zatrzymać się w następnej zatoczce. Jeżeli ta by była zajęta, jest tam trzecia zatoczka. Trzecia zatoczka jest o 20 cm szersza i tam jest najlepiej zatrzymać się autobusem. Ale możemy tutaj. I tutaj po udanym zatrzymaniu egzaminator mówi: proszę kontynuować jazdę. Czyli jedziemy. I teraz, proszę pana, musi pan się rozejrzeć, jest włączanie się do ruchu, czyli musi pan się rozejrzeć po obu lusterkach. Prawo, lewo i dopiero możemy włączać się do ruchu. Żeby nie zapomnieć o prawym lusterku. No, możemy wjechać. Cięcie. Znowu zaczynamy.